encargada de atenderla personalmente. Sí, tía. Tak, ciociu. En cuanto llegue el señor Ricardo, a jak wróci pan Ricardo, zaraz cię przedstawię. Sí, tía. Oye, ¿y está guapo? Jest przystojny? Más respeto, szacunek. Ay, perdón, tía. Przepraszam. Usiądę na chwilkę. Straciłam pracę, oszczędności, miłość Julita. On mnie nie kochał. Wykorzystał mnie, żeby mnie okraść. Pójdę do banku, zrealizuję czek, który dostałam od Alarcomu. Tylko tyle mi zostało, żeby przeżyć, dopóki nie znajdę nowej pracy. Pomóżcie mi! Zabrał mi torbę z czekiem. Kołyska wygląda przepięknie. Zatrzymasz chłopca? Skradł mi serce, ale nie mogę go zatrzymać. Nie jest mój. Codziennie będę chodzić na wysypisko. Może zjawi się jego matka. Oby pożałowała i po niego wróciła. Jeśli nie, wtedy Chuy zostanie u mnie. Już mu dałaś imię? Nie wymyślałyśmy żadnego imienia, ale dopóki jakiegoś nie wybiorę, będę na niego mówić Chuy. Tak wołamy na Jezusa. W takim razie pasuje do niego, bo to sam Pan Jezus zesłał mi go z nieba. Jeśli z nim zostanę, będę harowała, żeby dać mu co najlepsze. Coś mi mówi, że ten chłopiec będzie kimś bardzo ważnym. Może doktorem, adwokatem albo naukowcem. Pokażę mu drogę dobra, uczciwości. Nikt nie powie na niego złego słowa. Będzie najlepszym z synów na świecie. Prawda, Chuy? Nie szukaj tej kobiety. Ona się nie zjawi. Lepiej, żeby Chuy wychowywał się tutaj z nami. Prawda? Bardzo dziękuję. Marina zaraz przyjdzie. Zostawię was samych. Dziękuję. Jak ona się czuje? Znacznie lepiej. Jest bardziej przytomna, chociaż upiera się, że jej syna ukradł mężczyzna w masce. Nie wiem, czy to tylko jej wyobraźnia. Marina upierała się, że jakiś zamaskowany mężczyzna chce ją skrzywdzić, ale nikt go nie widział. Proszę zaczekać. Przyprowadzę ją. Marina. Ricardo, jak dobrze, że wróciłeś. Tak. Wróciłem po ciebie. Wybacz mi. Nie, to ty mi przebacz. To ja ci nie uwierzyłem. Ale zacznijmy od początku. Zapomnijmy o wszystkim. Twoja matka nas rozdzieliła. Nie wiem jak... Nie mów o mojej mamie. Przebacz mi, że tyle wycierpiałeś. Nasz synek Ricardo
Później o nim porozmawiamy. Teraz najważniejsze, żebyś szybko wróciła do zdrowia i do domu. Będziemy szczęśliwi. Nikt nigdy nas nie rozdzieli. Ależ on przystojny. Szkoda, że jest mężem tej wariatki. Jak dobrze pójdzie, ona na zawsze pozostanie w psychiatryku, a wtedy ja cię pocieszę. Jak się dziś czujesz? Umysłowo w porządku, ale w dalszym ciągu odczuwam niepokój. Jesteś u nas od miesiąca. Terapia bardzo dobrze na ciebie wpłynęła. Już wszystko pamiętasz? Tak. Pamiętam, że kiedy dostałam skurcz, byłam na ulicy. Jakaś kobieta wezwała karetkę. Potem pamiętam narodziny dziecka. Byłam otępiała. Słyszałam, jak płacze, ale nie mogłam go nakarmić. Potem pamiętam, jak wyszłam ze szpitala, trzymałam dziecko w ramionach i byłam z inną kobietą. Nie pamiętam, jak wyglądała. Ona miała córeczkę. Później się rozstałyśmy. To wtedy poszłam do parku i tam ukradli mi synka. Naprawdę skradł go człowiek w masce? Już mówiłam. Nie mogłam nic zrobić. Próbowałam odebrać dziecko jakiejś biednej kobiecie, myśląc, że to moje. Wtedy wezwali policję. Odnajdziemy twojego synka. Naprawdę? Oczywiście. Z pomocą policji i Boga wkrótce go odzyskasz. Przyniosłam panu sok pomarańczowy z lodem. Umierałem z pragnienia. Marina na pewno cię polubi. Świetnie się spisujesz. Dziękuję. Kiedy pani wychodzi z wariatkowa? To znaczy z kliniki psychiatrycznej. Wkrótce. Już doszła do siebie. To dobrze. Kiedy wróci, znów będziemy szczęśliwi i będziemy mieli dzieci. Nie boi się pan mieć dzieci? Mogą się urodzić szalone. Dzisiaj mija miesiąc, odkąd w naszym domu pojawił się Chuy. Jaki on ładny. Wygląda jak król. Dobrze, że go zatrzymałaś. Zobaczysz, że cię uszczęśliwi. Jego matka nigdy się nie pojawiła. Przez miesiąc chodziłam dzień w dzień po śmietnikach. Chuy jest mój. Na zawsze. Tak ładnie wygląda, jak śpi. Gorące. Zaraz ochłodzę. A ver, Sara,
Dlaczego uważasz, że dzieci mogą odziedziczyć po Marinie szaleństwo? Mam kuzynkę wariatkę. Jej syn też się taki urodził. Bardzo biedak cierpi. Przepraszam, wrócę do swoich obowiązków. Co tam? Soku? Elias. Zapytam cię o coś. Myślisz, że jeśli Marina i ja będziemy mieli dzieci, to odziedziczą po niej zaburzenia umysłowe? Kto ci tak powiedział? Sara. Jak może mówić coś takiego? Nie ma pojęcia, o czym mówi. Boję się sprowadzić chore dziecko na ten świat. Może jesteśmy skazani na brak potomstwa. Co słychać u tej prostaczki? Odkąd wróciliśmy z Madrytu, nie wychodzę z pokoju. Prawie nie rozmawiam z synami. Wszyscy są na mnie obrażeni. Pani Marina się odnalazła. Jest w klinice psychiatrycznej. Oszalała? La lanchera se volvió loca? Nie, już wraca do zdrowia. Niedługo ją wypiszą. Biedna, przeżyła dramat. Urodziła? Tak. Ale dziecko zmarło. Nie. Pani Marina jest w takim szoku, że nie chce pogodzić się z prawdą i twierdzi, że dziecko ukradł jej ktoś w masce. Ten ktoś istnieje tylko w chorym umyśle Mariny. A co do dziecka, jestem pewna, że nie było Ricardo. Lepiej, żebyśmy nie mieli dzieci. Jak to? Przecież jesteście młodzi. Mówię o dzieciach biologicznych. Ale możemy jakieś adoptować. Cudny jest ten Mario Cimarro. Zacałowałabym go na śmierć. Oszalałaś? Całujesz zdjęcie w gazecie? Skoro nie mogę mieć faceta, zadowolę się jego zdjęciem. Zamiast tracić czas na oglądanie pisemek, lepiej weź się do pracy. Za to ci płacą. Kiedy sprowadzą tutaj wariatkę? Więcej respektu. Nie nazywaj więcej pani Mariny wariatką. Zachowujesz się jak generał. Szkoda, że taki przystojny facet zakochał się w pomylonej babce. I tylko o niej myśli. Nie mieszaj się w nieswoje sprawy. Inaczej sama każe paniczowi Eliasowi cię wyrzucić. ¿Cómo corrió a Gertrudis? Ay. Pues le gusta, ¿no? Ta baba to wariatka. Me da tanto gusto verte. Cieszę się, że doszłaś do siebie. Ya me enteré que te van a dar. Słyszałam, że cię wypisują. Así que ya pronto vas a estar en casa. Sí. Ya me quiero ir a casa. Stęskniłam się za wujkiem Gijem.